Herzlich willkommen aus Stuttgart. Claudia Jans-Ignacik i Joanna Sakowicz-Kostecka. Proszę Państwa, zapewniam, że to ostatni mój występ, jeśli chodzi o język niemiecki. Natomiast jest to nasz pierwszy występ, jeśli chodzi o codzienne raporty z turnieju WTA Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Turniej WTA rangi 500, jak mawiają zawodniczki, jeden z najlepszych, jakie są w kalendarzu rozgrywek, i my z punktu widzenia mediów, myślę, że możemy to potwierdzić, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Tak, ja mam doświadczenie jako zawodniczka, grając wiele razy tutaj w Stuttgarcie. Ta strefa, jeżeli chodzi o wyżywienie, była na najwyższym poziomie, ale dzisiaj bardzo miło się zaskoczyłyśmy, bo rzadko zdarza się, żeby na turnieju tak dbano o media, a tutaj... Jeżeli chodzi o Twoją dietę, Asia... Miałyśmy nic na ten temat nie mówić, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś jest na redukcji, to ma pecha, bo rzeczywiście to, co tutaj przygotowano dla nas, przekracza nasze wszelkie wyobrażenia i rzeczywiście... Też pamiętam, kiedy grałam tutaj 16 lat temu, a nawet 17 lat temu, tak, to rzeczywiście bardzo dobrze wspominam ten turniej, a zwłaszcza możliwość wypróbowania najlepszych produktów sponsora tytularnego tego turnieju. Jak Państwo pewnie się domyślają, wiadomo, o co chodzi. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, co kryje się, właściwie nie kryje, tylko jest wyeksponowane za kortem centralnym i wszystko wiadomo. Tutaj przy wejściu do hali jest cały parking, z którego mogą korzystać zawodniczki wtedy, kiedy tylko chcą. Pod warunkiem, że mają prawo jazdy, bo to nie jest takie oczywiste, nie wszystkie tenisistki. Zresztą pamiętasz, kiedy Karolina Pliszkowa wygrała ten turniej w 2019 roku, okazało się, że nie może zrobić rundy honorowej po korcie, ponieważ nie miała prawa jazdy. Ja to najbardziej pamiętam Martinę Hingis, która wygrywała tutaj. Filderstadt, tak, ale jakby ten turniej i była dokładnie taka sama sytuacja, ale na pewno te zawodniczki, które nie zrobiły jeszcze albo są za młode, żeby mieć prawo jazdy, mogą żałować. I myślę, że to może być dobra motywacja do tego, żeby za rok wrócić tutaj i mieć już prawo jazdy. My prawo jazdy mamy, natomiast akurat tak się złożyło, że nie prowadziłyśmy wczoraj ani przez chwilę w tej naszej bardzo trudnej podróży, która trwała przez ponad 16 godzin. Także dziękujemy Michałowi i Kamilowi, którzy zmieniali się za kierownicą, którzy dzielnie prowadzili po niemieckich zakorkowanych autostradach będących w ciągłym remoncie i przy tej pogodzie, która naprawdę nie pomagała nam, jeśli chodzi o dotarcie tutaj. Przyjechaliśmy w pół do pierwszej w nocy. Dzisiaj od rana właściwie jesteśmy na posterunku, żeby tutaj dla Państwa zrobić jak najlepsze rozeznanie, taki dzień techniczny. Powiedzieć od razu, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, to może być trochę głośno. Za nami, dosłownie 2 metry za kamerą, są dwie windy. Bardzo często jest taki dżingiel, jeżeli ktoś ją przywoła. Tutaj za nami też jest ksero. Podchodzą osoby odpowiedzialne za te wszystkie, kserowanie wszystkich drabinek programów. Przejeżdża też taki wózeczek z naczyniami, ze sztućcami. Także staramy się tutaj nie patrzeć na to wszystko i nie rozpraszać. W każdym razie ten format jest stworzony po to, aby to Państwo mogli zadawać pytania. Tutaj będziemy oczywiście, mamy takie już teraz mądrzejsze doświadczenia chłopaków z Miami. Pozdrawiam Marka i Żelka. Firma nas zaopatrzyła w tablet, więc będzie można z dużo większą łatwością spoglądać na pytania, które Państwo zadają. Jest pierwsze pytanie. Łukasz Malinowski, tradycyjne, można powiedzieć, takie wprowadzające pytanie o pogodę. Jaka pogoda w Stuttgarcie i o rywalkę Igi Świątek, czy jest się czegoś obawiać? Czyli zacznijmy od tej pierwszej części. Pogoda. Całe szczęście, że gramy w hali. Pogoda taka, że to, jeżeli chodzi o temperaturę, jedno chyba z zimniejszych, jeżeli chodzi o ten turniej, bo ja pamiętam, jak tutaj przyjeżdżałam w kwietniu, to właściwie można było chodzić w krótkim rękawku na zewnątrz, a teraz nie dość, że pada, to jeszcze 7 stopni. Także temperatura i pogoda niedobra. Ale jak zapewniał nas, jak właściwie utwierdził nas w naszym przekonaniu pan Tomasz, który jest tutaj, jak na niego mówią, człowiek od spełniania wszelkich życzeń zawodniczek, czy też innych osób zaangażowanych w turniej. Czy chciałybyśmy być w hali w momencie, kiedy na zewnątrz jest 25 stopni i świeci słońce? No nie. Także myślę, że akurat te warunki sprzyjają turniejowi halowemu. Natomiast już przechodząc do drugiej części tego pytania, to tak się złożyło, że byłam na meczu, w którym rywalizowały tenisistki, potencjalne rywalki Igi Świątek, czyli Zheng Qinwen i Alycia Parks. Nie był to łatwy mecz do oglądania. Powiem szczerze, że w tym spotkaniu wszystko tak naprawdę zależało od tego, czy Alycia Parks trafi swoim atomowym pierwszym podaniem. I tak się zdarzało, że trafiała zbyt rzadko, ponieważ to Zheng Qinwen będzie przeciwniczką Igi Świątek. Kiedy? W środę wieczorem bądź w czwartek. Wiemy, że Iga poprosiła organizatorów o mecz właśnie w czwartek, ale co z tego wyniknie, dowiemy się prawdopodobnie dzisiaj wieczorem, także proszę śledzić nasze media społecznościowe, tam będzie więcej informacji na ten temat. Za nami widać kort centralny, główną arenę zmagań. Tam jest rozgrywany drugi, właściwie pierwszy mecz na korcie centralnym, a drugi z dzisiejszych, jeśli chodzi o główną drabinkę. Krystyna Buksa kontra Tamara Korpacz. Można powiedzieć taka dobra rozgrzewka przed tym, co nas czeka, bo turniej ten, jak to zawsze bywa w Stuttgarcie, naszpikowany naprawdę tenisistkami ze ścisłej światowej czołówki, ta, która wywalczy sobie awans, właściwie wywalczy, tak naprawdę zakwalifikuje się bezpośrednio z rankingu. O, może chodzić tutaj bardzo dumna, niczym właśnie Alycia Parks na korcie dzisiaj, ponieważ to świadczy o jej klasie, że nie musi grać tutaj w eliminacjach, dlatego że jest to chyba turniej z najwyższym tak zwanym cut-offem, czyli po prostu z tym rankingiem, który gwarantuje bezpośrednią kwalifikację do turnieju głównego. To jest ten ranking oscyluje w okolicach 21-22 miejsca, więc naprawdę jest bardzo trudno znaleźć inny turniej tej rangi, w którym ta obsada byłaby tak mocna. Ma to związek oczywiście z nagrodami, z takimi prezentami, które otrzymują zawodniczki, które tu przyjeżdżają, i wiadomo, że pierwsze 8 rozstawionych, właściwie 8 rozstawionych na pewno ze Stuttgartu nie wyjedzie z pustymi rękami. Tak, a jeżeli chodzi o planowanie i o to, co dzisiaj można zobaczyć w hali, w Porsche Arena, to no, nie za wiele meczów, dlatego że organizatorzy mieli też bardzo duże trudności, jeżeli chodzi o rozplanowanie tego, co można w ogóle dzisiaj pokazać. Zawodniczki, mając przerwę reprezentacyjną, zjeżdżają się z całego świata, więc no, dzisiaj taki plan, który rzadko można spotkać pierwszego dnia turnieju, ale kibice dopisują. Byłyśmy z Asią na takim korcie treningowym, który znajduje się też tutaj w hali obok, i mnóstwo kibiców, którzy obserwują już treningi, ale też jest taka fantastyczna strefa. Są takie tutaj sprzyjające okoliczności, bo nie tylko jest mnóstwo sklepików. O, tu właśnie pracuje to ksero, o którym mówiłam wcześniej. Mnóstwo sklepików, mnóstwo takich miejsc, w których można dobrze zjeść. I to jest taka tradycja. Ten turniej jest na stałe wpisany w kalendarz i każdy wie, że tutaj jak przyjdzie, to będzie mógł zobaczyć tenis na najwyższym poziomie. Jest taka gazetka, muszę tutaj pokazać, wydanie numer 1. Oczywiście dzisiaj na okładce Iga Świątek, która broni tutaj tytułu. W środku drabinki, które systematycznie będą uzupełniane. Zobaczymy, kto jutro będzie na okładce. No i cóż, i bez tego ani rusz. Ani rusz też bez naszych widzów, bez pytań. Dziękujemy Państwu za to, że je tak licznie zaczęliście teraz zadawać. No to pierwszy z nich, użytkownik Flixport. Kto według Was wygra w Stuttgarcie? Ile gemów straci Iga Świątek? Czy Czy pan albo pani spod tego niku przypadkiem nie sprawdziły tutaj takiego konkursu, który jest dla dziennikarzy właśnie a propos wytypowania liczby gemów, tak? Zwyciężni poszczególnych meczów, ale takie właśnie pytanie, można powiedzieć, z kategorii bardzo mocno odnoszących się do realiów, bo rzeczywiście jest coś takiego jak... codzienne typowanie. Tak, przewidywanie wyniku. Ktoś tutaj z biura prasowego wybiera mecz dnia i dzisiaj jest to Aleksandrowa Vekić i trzeba wytypować zwycięzcę, dokładny wynik, kto wygra losowanie, kto wygra pierwszego gema, kto pierwszy przełamie przeciwniczkę, kto pierwszy zaserwuje asa i zrobi podwójny błąd serwisowy. Są naprawdę bardzo dobre nagrody. My dzisiaj wypełniłyśmy taki formularz i no, każdego dnia będziemy... Oczywiście nie ten. Nie ten, oczywiście tak. Będziemy się bawić w tę grę. Może na koniec uda nam się coś wygrać. Ale wracając do pytania, kto wygra w Stuttgarcie, ile straci Iga gemów? To jest takie pytanie, na których nigdy nie ma konkretnej odpowiedzi, zwłaszcza przed turniejem. My oczywiście mamy nadzieję i myślę, że większość kibiców w Polsce, jak nie wszyscy, że ten turniej ponownie wygra Iga, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest poprzeczka w tym roku zawieszona dużo wyżej, a za sprawą doskonałej dyspozycji Aryny Sabalenki czy Jeleny Rybakiny. Kazaszka zresztą jest w połówce z naszą reprezentantką, więc jeśli chodzi o mnie, mój typ jest taki, że będzie dużo trudniej na pewno powtórzyć ten sukces. Będzie bardzo trudno powtórzyć ten sukces, nie mówiąc już o skali, jaka była w zeszłym roku, aczkolwiek doskonale pamiętamy mecz z Samsonową, który po 3 godzinach zakończył się zwycięstwem Igi, a pamiętajmy, że Samsonowa była wtedy 2 punkty od zwycięstwa. No i mamy nadzieję, że oczywiście Iga przystępuje do tego turnieju w pełni zdrowa, inaczej myślę, że nie pojawiłaby się tutaj w Stuttgarcie, ale to zawsze jest wyzwanie. Przetestować swoje zdrowie w warunkach meczowych, więc ta rywalka, z którą zmierzy się Iga na sam początek, jest już bardzo wymagająca i myślę, że takie typowanie będzie można zacząć po tym pierwszym meczu. No to kolejne pytanie. Wychowany na blokach pyta o najlepszą tenisistkę urodzoną w XXI wieku. W tym momencie chyba odpowiedź jest jasna, jest to Iga Świątek i to nie musimy być jej rodaczkami, żeby tak odpowiedzieć. Myślę, że większość że gdybyśmy zrobili tutaj taką tak, sondę na trybunach, opowiedziałaby tak samo. To potwierdziłoby się to, co my myślimy. Wojciech Adamczyk pyta, czy pierwsza 4 zawodniczek, jak to bywało, wyjedzie samochodem. Bo to jest, proszę Państwa, tak nieoficjalnie, prawda, z tymi samochodami zawsze tą oficjalną wiadomością jest to, że główną nagrodą jest po prostu Porsche. W tym roku jest to Porsche Cayenne. Przepraszam, dokładnie nie sprawdziłyśmy takiego dokładnego modelu, a nie chcę tutaj konfabulować i wprowadzać kogoś w błąd, bo wiem, że na pewno są wśród Was fani motoryzacji i na takie szczegóły zwracają uwagę, natomiast zapewniamy, że do jutra będziemy miały już na pewno szczegółowe informacje, łącznie z silnikiem i z innymi parametrami tego samochodu. Natomiast... No jeżeli chodzi o te samochody, które dostają zawodniczki, kiedyś wyglądało to tak, że trzeba było być w pierwszej 10 w rankingu WTA i rozstawionym, żeby dostać w ogóle samochód za sam udział. Później, kiedy zawodniczki zaczęły trochę do tego podchodzić tak... zbyt frywolnie, nie przykładały się czasami do meczów, bądź nawet przyjeżdżały kontuzjowane po to tylko, żeby wystąpić w tym turnieju i dostać samochód, zmieniono trochę te przepisy. Pierwsze 4 zawodniczki oczywiście dostają te samochody, a reszta po tym, jak wygra 2 spotkania, czyli dojdzie do ćwierćfinału. Myślę, że jest tak najbardziej słuszne rozwiązanie i no, też... nie dziwimy się, dlaczego właśnie ten turniej ma taką obsadę, a nie inną, ale to też nie jest tak właśnie, że organizatorzy kuszą tymi niesamowitymi prezentami, bo tak jak już wspomniałyśmy na początku, organizacja i to właściwie od początku tego turnieju zawsze była na najwyższym poziomie i myślę, że zawodniczki cenią sobie cenią sobie takie turnieje, na które przyjeżdżają, wiedząc, że ich dobro jest tak naprawdę na pierwszym miejscu. Cenią sobie też to, że obok hali jest hotel i tak naprawdę mało kto korzysta z szatni, bo wystarczy zagrać trening, przejść przez parking i już się jest w swoim pokoju. Naprawdę ta oszczędność czasu, kiedy nie trzeba używać transportu, chociaż tutaj to by się przydało jeździć tymi samochodami z hotelu na korty, ale tak jak wspominałyśmy, jeżeli jest tylko ładna pogoda, to można sobie wynająć to auto i pojeździć. Jeżeli ktoś dostanie mandat, tak, jeżeli ktoś dostanie mandat, to trzeba już zapłacić samemu. Turniej tego nie pokrywa. Nie, no ja myślę, że tutaj większość jednak zawodniczek trzyma się przepisów. Myślę, że gorzej by było z trenerami. Ja też się trzymałam. Ja też się trzymam. No tam jest tak, jak wyjeżdża się z hali, to za chwilę jest ograniczenie do 30. No to ja nie wiedziałam jeszcze za bardzo, o co chodzi z tymi samochodami. Jak wcisnęłam gaz, to już było powyżej 30 bolało. I no nie było tak źle, ale dwa mandaty przyszły. To może przejdźmy do następnego pytania. W związku z tym, jak oceniacie drabinkę Igi po raz kolejny w połówce z Rybakina? Czy to jest dobra okazja do rewanżu? Ja powiem tak, myślę, że jeśli mamy do czynienia z taką zawodniczką, tak ambitną tenisistką, jaką jest Iga Świątek, to widząc tenisistkę, z którą ostatnio przegrało się 2 mecze, to nie chce się jej unikać, tylko wręcz przeciwnie. Chce się właśnie, szuka się tej okazji do rewanżu, żeby jak najszybciej, można powiedzieć, zmazać ten ostatni wynik, bo w tenisie mówimy, nie wszyscy, co prawda, ale jest takie dosyć popularne, jest takie porzekadło, jesteś tak dobra jak twój ostatni mecz, albo jeśli patrzymy na historię spotkań z daną tenisistką, to zawsze patrzymy na to ostatnie. I biorąc pod uwagę ambicje Igi i dążenie do tego, żeby być coraz lepszą, to ona chyba nie może się doczekać tak naprawdę szansy na kolejną konfrontację z Rybakiną. Takie jest moje zdanie. Tak, ja popieram. Myślę, że tutaj jeżeli... Zresztą zawodniczki bardzo często podkreślają to, że jeżeli chce się wygrać cały turniej, to trzeba wygrać z każdym, kto jest... kogo daje los na swojej drodze i... po prostu potwierdzić to, że w tym turnieju było się nie do pokonania. Kolejne pytanie. Pani Małgorzata Sosnowska. Czy widziały Pani może trening Igi, jak z jej zdrowiem? Widziałyśmy fragment pierwszego treningu z Barbarą Krejczykową. Piłka chodziła. Widać było, że jest swoboda, zresztą z jednej i z drugiej strony. Iga trenuje jeszcze dzisiaj o godzinie 16 ze sparring partnerem. I... Przyznam, że wpadłam na Igę dzisiaj, zresztą wpadłam na Igę, na sztab, jest Tomek Wiktorowski, jest Maciek Ryszczuk i tak zadałam takie pytanie, takie wprowadzające, jak się dziś czujemy. Iga trochę stanęła na baczność, powiedziała, nie mam kontuzji, więc myślę, że wszystko jest w porządku. Zresztą wydaje nam się, że gdyby Iga nie czuła się w pełni sił, to po prostu by tutaj nie wystąpiła. Dokładnie, to jest takie motto, jeżeli nie jestem gotowa, żeby przyjechać na turniej i go wygrać, to po prostu nie podchodzę do tej rywalizacji. Pan Tomasz Mazur pyta, czy możemy rozwinąć wątek hiszpańskiego trenera Zheng Qinwen oraz treningów na Mączce. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o treningi najpierw na Mączce, to no nie ma takiego okresu wprowadzającego. Iga przez to, że miała kontuzję, to akurat jakby była, można powiedzieć, w tej uprzywilejowanej pozycji, że mogła potrenować dłużej na tej nawierzchni, ale mnóstwo zawodniczek, które grało teraz w Billie Jean King Cup, przylatuje z różnych nawierzchni, z różnych warunków i grają też na zewnątrz i na kortach twardych i mają tylko 1-2 dni na to, żeby się przestawić, więc łatwiej jest w tę stronę, jeżeli gra się na nawierzchni twardej, wejść na na mączkę, ale to wszystko zależy od podejścia i od nastawienia. Bardzo szybko można zrobić kilka treningów takich nie tylko na korcie, ale też jeżeli chodzi o poruszanie się, czyli zarezerwować kort i tak naprawdę nikt nie musi stać po drugiej stronie, tylko starać się trochę poślizgać i, no i tyle. No i czasami trzeba być elastycznym. Ja tak patrzyłam dzisiaj właśnie na sztab, ten hiszpański sztab Zheng Qinwen i tak myślę sobie, jeju, 4 mężczyzn do 1 tenisistki. Rzadko tak naprawdę widzimy tak mocną ekipę przy jednej osobie, ale tak sobie od razu pomyślałam, pod czyją opieką jest Zheng Qinwen. Bardzo potężna agencja menedżerska, IMG, dokładnie taka sama, pod której skrzydłami jest Iga Świątek. I właśnie w wieku 10 lat już, można powiedzieć, rodzice Qinwen podpisali umowę na reprezentowanie interesu swojej córki właśnie przez tę firmę, co wiązało się też ze zmianą miejsca zamieszkania i uczynienia Barcelony tak naprawdę jej główną bazą, stąd też Zheng Qinwen potrafi tak dobrze grać na kortach ziemnych, potrafi naprawdę dobrze rotować tę piłkę, zwłaszcza z forehandu, i to dzisiaj bardzo dużo problemów sprawiło Alycii Parks. Natomiast Alycia Parks, proszę mi wierzyć, nawet w połowie nie porusza się tak dobrze na korcie ziemnym jak Iga Świątek, więc myślę, że Iga dużo lepiej będzie sobie radziła z tymi forehandami, aczkolwiek nie zapominamy, że w 2 poprzednich spotkaniach Iga potrzebowała aż 3 setów, żeby pokonać swoją koleżankę z Chin, młodszą koleżankę, bo to jest właśnie jedna z przedstawicielek tego młodszego pokolenia. Jesteśmy tak przyzwyczajeni już... Zawsze było, że Iga jest najmłodsza, ale właśnie są młodsze dziewczyny, więc to jest ciekawe, bo jednak powiem szczerze, że wcześniej chińskie tenisistki takie jak Lina czy Zheng Ji raczej stroniły od uczyniania kortów ziemnych jako taką swoją główną bazę treningową. Natomiast tu jest takie ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomysł i on... Czy się sprawdza? Myślę, że jeszcze za wcześnie, chociaż akurat... Są momenty. W kolekcji Zheng Qinwen jest jeden wygrany challenger z pulą nagród $125 000 właśnie na kortach ziemnych. Pytanie, czy Petra Kwitowa zrezygnowała, bo nie chciała grać z Potapową? Nie sądzę. Nie, raczej nie sądzimy. To pytanie od pana Jakuba. Oficjalny powód Prokopa, to... kontuzja prawej stopy. Dokładnie. Tak. Pan Maciej Styperek pyta, dlaczego nie gra Magda Linette, skoro Rybaki nagrała w Astanie z Magdą, a teraz gra w Stuttgarcie? No, trzeba by się zapytać Magdy Linette przede wszystkim. I myślę, że tak trzeba by zrobić. Napiszemy do Magdy i zapytamy, dlaczego tutaj nie gra. My możemy tylko tutaj dywagować, ale prawdopodobnie chodziło o kwestię załapania się bezpośrednio do turnieju głównego, bo Magda, pamiętajmy, że lista zgłoszeń zamyka się 6 tygodni przed turniejem, czyli tak naprawdę Magda mogła być na granicy turnieju głównego i eliminacji. I to też pokazuje, jaką wartość ma dla Magdy występ dla reprezentacji, ponieważ wiedziała, że chce zagrać w Astanie, co jakby od razu wykluczyło start w eliminacjach. Więc stwierdziła, że w tym momencie dla niej najważniejsza jest gra w reprezentacji, w związku z tym do Stuttgartu w tym roku nie pojedzie. Gdyby miała nieco wyższy ranking, myślę, w momencie zgłoszenia, to... zdążyłaby tutaj po prostu dotrzeć na czas, może w przyszłym roku. Tak, to trzeba też pamiętać, że ten grafik Magdy był bardzo napięty, bo ona już bardzo długo była poza domem. 2 tygodnie w Indian Wells, 2 tygodnie w Miami, później jeszcze turnieje w Charleston, stamtąd lot do Kazachstanu, więc... ta zmiana stref czasowych w takim tempie naprawdę może się odbić na zdrowiu, więc czasami po prostu lepiej zrobić przerwę i przygotować się do kolejnych startów. Teraz trochę takie, widzę, trochę prywaty będzie, bo tu jest pytanie stricte do mnie, o moją córkę, od użytkownika o pseudonimie Duże Czoło Sebastiana Habiniaka. O moją córkę, kiedy zagra w takim turnieju. Jest mi trochę, jest dla mnie krępujące, ponieważ jest to jednak funkcja publiczna i oczywiście bardzo mi miło, natomiast trzymam kciuki, żeby kiedykolwiek zagrała na takim turnieju. Mam nadzieję, że jej się to uda i że przede wszystkim będzie zdrowa. I możemy już przechodzić w takim razie dalej już do pytań stricte związanych tutaj z turniejem. Może jeszcze jakieś ciekawostki ze spotkania z Igą i Tymem w Stuttgarcie, o ile była szansa na coś więcej niż pytanie o zdrowie. To było takie spotkanie w przejściu, ponieważ zmierzałam właśnie wtedy na kort numer 1, żeby oglądać przeciwniczki Igi, a Iga wtedy szła na siłownię. Akurat tak się złożyło, że spotkaliśmy się. Tomek, poprosiłam też Tomka Wiktorowskiego, żeby zaprowadził mnie na kort numer 1, dlatego, że tutaj, no, tak jak powiedziałam, byłam ostatni raz 17 lat temu, więc już nie pamiętam, którędy można było przejść. Natomiast już w tym momencie mamy... Już wszystko wiemy. Wszystko wiemy, gdzie, co i jak. Po raz kolejny potwierdzamy, że nawet jeśli chodzi o kwestie poruszania się po obiekcie, to ze wszystkich, na których do tej pory byłyśmy jako reporterki, tak? To tutaj jest zdecydowanie najwygodniej. Do tej pory najbardziej podobało mi się w sumie w Toronto, ale już po pierwszym dniu stwierdzam, że Stuttgart ma mocną pozycję lidera. Nie wiem jak ty. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o organizację i o to dbanie, żeby media też miały dobre zaplecze, to ten turniej na razie na miejscu pierwszym i myślę, że niewiele w tym roku będzie takich turniejów, które zagrożą tej pozycji. Pan Wojciech Adamczyk pyta, co sądzimy o przerwie Muguruzy. Myślę, że zawodniczka, która grała tak długo na wysokim poziomie, może mieć chwilę słabości, może mieć ten czas dla siebie i trzeba to uszanować. To jest taki moment, kiedy myślę, że nie trzeba pytać się zawodniczki, dlaczego ty nie rywalizujesz, dlaczego znowu się wycofałaś i przedłużasz tę przerwę. To jest indywidualna sprawa Muguruzy i jeżeli ona potrzebuje tego czasu, to jak najbardziej niech odpoczywa, niech cieszy się czasem z rodziną i mam nadzieję, że zobaczymy ją jeszcze w tym roku na którymś z turniejów. Ja też tak myślę, ponieważ żeby coś robić dobrze, to trzeba mieć z tego przede wszystkim przyjemność, a od pewnego momentu, właściwie na początku sezonu widać było, że Garbinie Muguruzu nie ma przyjemności z gry, że rzeczywiście tak naprawdę wykonuje swoje obowiązki tenisistki. Jeżeli ona kiedykolwiek ma jeszcze wrócić na ten poziom, który prezentowała chociażby w Guadalajarze, to myślę, że taki reset, mówiąc kolokwialnie, to jest jak najlepsze wyjście z całej sytuacji. Zresztą to jest tenisistka, która już tyle osiągnęła, że tak. Znaczy nie wysyłamy jej absolutnie na emeryturę, natomiast gdyby rzeczywiście podjęła taką decyzję, że przechodzi na inny etap swojej kariery sportowo-zawodowej, nikogo by tą decyzją nie zdziwiła. Na pewno przechodzi na inny etap, jeżeli chodzi o trenera, dlatego że rozstała się z trenerką, z którą osiągała największe sukcesy, z Conchitą Martinez. Panie bardzo sympatycznie pożegnały się i życzyły sobie wszystkiego dobrego. Także zobaczymy, co dalej, jeżeli chodzi o karierę tenisową Garbinie Muguruzy i kto będzie ją dalej trenował. Pan Jacek Grzelewski. Drogie panie, słyszeliśmy, że Iga po raz kolejny odrzuciła propozycję posprzątania kortu od trenera Kasatkiny i zrobiła to sama, pokazując, że pomimo swojego statusu wciąż pozostaje skromną dziewczyną. O tej skromności, no to już można wiele by opowiadać, chociażby to dzisiejsze spotkanie z Igą, bo to jest rzeczywiście niesamowite, że patrzę na dziewczynę, która jest... numerem 1 na świecie, chyba w jednej z najbardziej globalnych, o ile nie najbardziej globalnej dyscyplin na świecie pod kątem indywidualnych występów. I ona tak jakby stawała na ważność. Jestem zdrowa, nie mam kontuzji. I to jest niesamowite. Proszę pani, tak, dzień dobry. Proszę pani, tak. I to jest niesamowite, bo ja mówię, znam Igę, odkąd miała niecałe lat 13 i właściwie cały czas odnoszę wrażenie, że to jest cały czas tak bardzo skromna dziewczyna, z drugiej strony tak świadoma swoich umiejętności, ale rzeczywiście to też nie jest tak, że to tylko Iga sprząta po sobie kort i odrzuca propozycje od innych trenerów. Proszę nam wierzyć, bardzo dużo tenisistek traktuje tak zwane siatkowanie kortu po sobie, po treningu, jako coś zupełnie normalnego i absolutnie korona z głowy im nie spada, jeśli się za to biorą. Tak, i wiem jeszcze, że bardzo lubią polewać kort, jeżeli jest to turniej rozgrywany na zewnątrz. Takie coś innego, po prostu przygotowanie sobie, tak jak taki powrót do dzieciństwa i powrót do tego, kiedy samemu się to robiło, bo oczywiście jest obsługa kortów, która bardzo często nawet na takich treningowych kortach sprząta po prostu po zawodniczkach, ale zdarzają się właśnie takie przypadki, kiedy po prostu same dziewczyny biorą wąż i przygotowują sobie ten kort. Ale też wiesz, dlaczego tak jest, bo jeśli masz do wyboru pozbierać piłki po treningu, a zasiatkować kort, to zawsze lepiej zasiatkować kort. Piłki się zbiera dużo dłużej. Oczywiście tutaj na turniejach przeważnie używa się 6, może troszkę więcej, większej liczby piłek na trening. Są oczywiście przygotowane kartony pełne piłek do różnych ćwiczeń. Zresztą często korzysta z tych ćwiczeń Tomek i Iga. Natomiast co innego jest pozbierać 10 piłek po treningu, a co innego pozbierać jest 72, jeszcze wtedy, kiedy się nie ma tuby, albo trzeba ten niewdzięczny, ciężki koszyk obijający się cały czas o łydki i golenie za sobą taszczyć. Więc tak, zdecydowanie lepszą opcją jest siatkowanie kortu po skończonym treningu. Przechodzimy do kolejnych pytań, bo jest ich coraz więcej. Jeśli jakieś pomijam, to proszę napisać je jeszcze raz. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć jak na największą liczbę z nich. Pan Jakub Prokop pyta, co myślimy o próbie powrotu na szczyt Sabiny Lisickiej? O właśnie, jeżeli chodzi o Sabinę, to mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić ją no właśnie do naszego formatu YouTube'owego. Jeżeli nie uda nam się z nią porozmawiać jutro, to może przeprowadzimy z nią wywiad, który później uda się puścić w programie Damy i Asy. Czekamy na odpowiedź. Też bardzo byśmy chcieli porozmawiać z Sabiną, bo naprawdę szanuję ją za to, za to, ile miała cierpliwości wracając po kontuzji i ile razy próbowała już trenować, ale dalej czuła ból kolana i tutaj przegrała w ostatnim meczu, ale jest drugą oczekującą. Tak, jest właśnie drugą w kolejce do pozycji tak zwanej szczęśliwej przegranej. W sumie trzecią tak naprawdę, bo jedno miejsce zostało już wykorzystane przez Alycię Parks, potem kolejną osobą jest Katie Wołyniec i właśnie trzecią, czyli teraz drugą jest Sabina Lisicka i tak jak dowiedziałyśmy się dzisiaj, to przecież tak naprawdę do czwartku musi tutaj czekać, ponieważ w czwartek są ostatnie mecze zawodniczek rozstawionych, czyli jeżeli któraś z tych zawodniczek rozstawionych zdecyduje się wycofać z turnieju, bo być może będzie się źle czuła, to jeszcze właśnie na jej pozycję może wejść lucky loserka. Tak jak to było zresztą w przypadku Magdy Fręch. O, to jest Miami. Magda jest w ogóle taką szczęśliwą przegraną, bo 2 razy z rzędu wejść z trzeciej pozycji, to naprawdę trzeba być w czepku urodzoną. Pani Małgorzata Sosnowska pyta o Angelikę Kerber, czy są jakieś wieści na temat powrotu po urodzeniu dziecka? Oczywiście. Angelika planuje wrócić. Myślę, że to chwila czasu jej jeszcze zajmie, bo pod koniec lutego urodziła córeczkę, także to jest jeszcze ten czas, kiedy trzeba się przyzwyczaić do nowego życia, do nowych warunków, do tego ciągłego niewyspania, więc ten powrót na kort jeszcze chwilę czasu zajmie, ale jak najbardziej Angelika jest zmotywowana do tego, aby wrócić do najwyższej formy. No to mamy kolejne pytanie. Ten turniej ma rangę 500. Czy kiedykolwiek jest szansa na rangę 1000? Co sądzicie panie na ten temat? Pyta pan Andrzej Lasocki. Nie ma szansy na tę wyższą kategorię, bo musiałyby zostać rozbudowane, ta hala musiałaby być rozbudowana, musiałoby być więcej po prostu kortów, a ten turniej w ogóle rozgrywany jest na 2. Ten centralny, który państwo widzą za nami i jeden, no taki kort numer 1, który jest w hali obok, więc to jest zdecydowanie za mało, żeby rozegrać taki turniej, który ma też większą drabinkę i jest o wiele więcej meczów do rozegrania. I przede wszystkim to jest też tak, że pula tych turniejów rangi WTA 1000 jest ograniczona, więc jeżeli tutaj miałby wskoczyć w ten tydzień właśnie turniej tej kategorii, to wiadomo, że inny musiałby z tej puli wyskoczyć, więc tutaj próżni nie ma i to jest wszystko skrzętnie policzone, wyliczone, liczba konkretnych turniejów, więc na to szans nie ma, żeby tutaj turniej był właśnie tej kategorii, ale jeśli chodzi o standardy, to proszę mi wierzyć, proszę nam wierzyć, że spełnia na pewno standardy wyższe niż WTA 1000. Ponownie duże czoło Sebastiana Biniaka, uwielbiam naprawdę ten nick. Co panie sądzą o braku pokazywania emocji przez Rybakinę? Why she is so cold? Każdy to chyba ma pytanie do niej. Tak, ale każdy ma swój styl, każdy ma swój sposób bycia i może gdyby Rybakina miała nagle zacząć się zachowywać inaczej, gdyby brała pod uwagę to, co inni myślą i mówią, to mogłoby zaburzyć jej rytm, jej sposób bycia. Też wiele zarzuca się trenerowi Rybakiny, który cały czas do niej mówi podczas meczów, ale widocznie jej to pasuje, jej to odpowiada. Naprawdę, gdyby ona nie czuła się dobrze z taką formą przekazu, to zrezygnowałaby z tego trenera, ale może tak jest, że jedna osoba musi być żywa, a druga jest po prostu taka, która to wszystko chłonie jak gąbka. Ja to widzę inaczej, po prostu inna osoba o innym usposobieniu nie wytrzymałaby 5 minut. I myślę, że właśnie tak jak powiedziałaś, Jelena Rybakina ma takie usposobienie, a nie inne i dlatego jest w stanie po prostu bardzo dobrze filtrować te wszystkie informacje, które przychodzą od Stefana Wukowa. Bardzo dobrym skutkiem, jak widać, bo jeżeli dziewczyna wygrywa turniej Wielkiego Szlema, jeżeli wygrywa Wimbledon, jest w finale Australian Open i jest w tym momencie jedną z najlepszych tenisistek świata, to po prostu działa. A my trenerów najczęściej, a właściwie oceniamy głównie przez pryzmat wyników, a te są na ten moment niepodważalne. Zresztą mignęło mi coś takiego Turbo Kozak. Znasz? Kojarzę. Dzieci odebrane z przedszkola. Wszystko okej, pozdrawiam. To się bardzo cieszę. Bardzo dobrze. Pozdrawiamy Turbo Kozaka. Jeszcze pomachamy. O. Rąc, czy korzystając z okazji, że jesteście na turnieju, można liczyć na materiał dodatkowy z zaplecza turnieju? Na przykład jakiś tour po obiekcie, jak wyglądają konferencje, jak trenują zawodnicy? Oczywiście, po to tu jesteśmy. Tak robimy na każdym turnieju. Takie pokazanie, co się dzieje od kuchni, na pewno jest tutaj planowane i proszę tylko czekać. Na pewno będziemy sygnalizować, kiedy taki materiał się pojawi. Czekamy też, aż ten turniej trochę się rozwinie, bo dzisiaj, tak jak mówiłyśmy, taki trochę roboczy, techniczny dzień. Dopiero zawodniczki tak naprawdę są odbierane z lotniska, bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy z tych dalekich miejsc dostaną się tutaj do Stuttgartu. Jędrzej L. Jakby pani grały z Rybakiną, proszę o kilka recept, plusy i minusy, pozdrawiam. To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście często tak jest, że jak podczas komentarza same, przynajmniej ja mam, tak, że zastanawiam się, co ja bym zrobiła na korcie, ewentualnie co bym podpowiedziała tenisistce, którą bym się w danym momencie opiekowała. Jaka recepta jest na pokonanie Rybakiny? I tak sobie myślę, tutaj przede wszystkim łatwo się mówi z boku, tak, wiem, ale kluczem do dobrej rywalizacji z tenisistką tej klasy, z tenisistką grającą w ten sposób jest return, a tym samym też pewna umiejętność odczytywania zamiarów, jeśli chodzi o serwis. Niektóre tenisistki to potrafią. Ja tutaj od razu, bo pewnie będziemy się zgadzały w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o ten przepis. Jeżeli chodzi o return, to czasami wydaje mi się, że za dużo chcą returnujące. Może też nie potrafią tego zrobić, ale czasami wystarczy nastawić po prostu rakietę, nawet zagrać slice'em, tak stłumić te szybkie serwisy, żeby wprowadzić piłkę w kort. Nie trzeba tej piłki przebić nie wiadomo jak dokładnie, tylko czasami się mówi, przebij jedną piłkę więcej. Tak. To tutaj właśnie, jeżeli chodzi o return, to na pewno byłaby taka wskazówka, postaraj się po prostu wrzucić piłkę na drugą stronę. Mówimy to też tak by w tym kontekście, bo patrzę, obserwując na niektórych szkoleniowców, ja nie mówię, że tylko nie mówię wyłącznie o polskich szkoleniowcach, ale ogólnie odnoszę wrażenie, że trenowanie returnu jest traktowane trochę po macoszemu, tak przy okazji. Natomiast to jest niesamowicie ważny element, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy również serwis, zwłaszcza u pań, w tym momencie wyznacza pewną klasę tenisistki. Nie ma w tym momencie dziewczyny w czołówce, która nie potrafiłaby dobrze serwować. To jest jakby wyznacznik pewnych tenisowych standardów w dzisiejszych czasach, bo o ile bardzo z ogromnym sentymentem wspominam ten czas między 2000 a 2010 rokiem, to tam na przykład, pamiętasz, była taka zawodniczka Jelena Demientiewa, jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi w ogóle... Która nie miała serwisu. Tak, ona na przykład popełniała mnóstwo podwójnych błędów serwisowych. Ona tak naprawdę walczyła o wprowadzenie piłki w kort. Ale jak już wprowadziła ten drugi serwis, to on lądował w połowę kara. Tak, a to jest mistrzyni olimpijska z Pekinu. Także... Tak, ale wracając jeszcze do tego returnu, to mamy mnóstwo teraz zawodniczek, kiedy przedstawiamy, komentując, że to jest taki ranking serwujących, returnujących, taki roczny, właściwie zbiera się też punkty w takiej osobnej tabeli. No i tutaj od razu mogę wymienić z głowy Ons-Jabeur, Igę Świątek, Kudermietową, Sabalenkę, i jeszcze jedno nazwisko, Caroline Garcia, które są właśnie bardzo wysoko, jeżeli chodzi o tę rubrykę, i one nie tylko świetnie serwują, ale właśnie ten return naprawdę jest wyśmienity. To wracamy do pytań. Andy Flintstone, jeden z najbardziej aktywnych użytkowników, pozdrawiamy. Która zawodniczka, z którą rywalizowałyście, była najbardziej irytująca na korcie? Jest jedno takie nazwisko, które myślę, że jednocześnie byśmy wypowiedziały. Anastazja Rodionowa, która nawet dzisiaj o niej rozmawiałyśmy podczas obiadu. Była taką osobą, która do wszystkich, których nie znała, a musiała się z nimi zmierzyć, była bardzo taka nieprzyjemna, ale jeżeli chodzi o relacje między zawodniczką, czy ja miałam z nią akurat przyjemność grać w parze deblowej, była bardzo wspierająca, była bardzo taka energetyczna, wyrozumiała i bardzo dobrze się z nią trenowało, więc jeżeli chodzi o te relacje zawodnicze, było w porządku, ale jeżeli chodzi o to, jak się zachowywała na korcie podczas meczu, a szczególnie jeżeli kogoś nie lubiła, to chyba najczęściej dostawała ostrzeżenia na korcie. Ja powiem tak, bo są różne rodzaje irytacji, bo irytujący może być sposób gry danej zawodniczki, a samo zachowanie w porządku, czy na korcie, czy poza nim, a może być właśnie zawodniczka irytująca w taki sposób, że po prostu jest niegrzeczna, że zachowuje się niesportowo. I jeśli chodzi o ten drugi typ, no to właśnie ta, o której wspomniałaś, ale to też nie jest tak, że ona jakoś mi szczególnie zaszła za skórę, że ona raczej się kłóciła, nie była nieelegancka do mnie, ale bardziej do sędziów. Natomiast jeśli chodzi o taki typ zawodniczek, które irytowały bardziej nawet nie grą, tylko swoim takim zachowaniem, w takim sensie, że zagrały dobrą piłkę i swoja mina, po minie było widać, że zagrałam dobrze, no ale przecież to jest normalnie, że tak zagrałam dobrze. Jak myślisz, o kim mogę powiedzieć? Alizę Kornę? Nie. I to jest dziewczyna, z którą nigdy nie grałam oficjalnego meczu, ale dużo trenowałam. Agnieszka Radwańska. Pozdrawiam cię, Iśka. Tak, twoje skwitowania twoich doskonałych zagrań taką obojętną miną były najbardziej irytujące z tego, co pamiętam. Tak. Kolejne pytanie. Jezu, jest ich tak dużo, że naprawdę proszę mi wybaczyć, jeśli któreś pomina, ale naprawdę staram się. Tutaj mi takie jedno, Hubert Prusak. Drogie panie, jak to jest, że w kobiecym tenisie tak często bywa, że po pierwszym secie, na przykład wygranym 6-1 przez jedną z zawodniczek następuje zwrot o chyba 180 stopni i w drugim secie wysoko wygrywa druga. Męskim też tak jest. też się tak zdarza, ale myślę, że czasami jest, są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że wygrywając 6-1 nagle może zawodniczka się usztywnić i zacząć myśleć, ale mi łatwo poszło. Tak, jest coś takiego. Jak to się zdarzyło? Jak to w ogóle wyszło, że ja wygrałam 6-1, że spodziewałem się od początku tak trudnego spotkania, a ten set poszedł tak łatwo i później nagle zaczyna się za dużo myśleć, za dużo analizować i to bardzo przeszkadza. Nie skupia się na każdej kolejnej piłce, tylko jakieś takie oczekiwania, które wobec siebie się ma, to są po prostu nagle gdzieś tam powyżej i po prostu tak się dzieje, że kolejny set szybko przegrywa się 1-6. Nawet ostatnio, nie pamiętam kto to był, było takie spotkanie 6-1, 1-6, 6-0. Bardzo szybki mecz, chyba niecałą godzinę 20. Naprawdę Miami było... chyba był taki... Albo państwo nam pomogą tutaj. Sprawdzić. Już nasz szef naszej całej ekipy pokazuje nam, że kończy nam się czas. Szczerze mówiąc, nie czujemy, że już rozmawiamy prawie 45 minut. Muszę wybrać. To jest bardzo trudny wybór. Albo ty. Albo teraz ja. Teraz ty wybierz pytanie. To chwileczkę. Co panie sądzicie o braku w turze dziewczyn z jednoręcznym backhandem? Nie wiem jak wy, ale ja kocham oglądać przez to Tima Federera i Gasketa. Chciałoby się to ujrzeć w żeńskim tenisie. O, akurat, duże czoło Sebastiana też pyta. Ja pamiętam czasy Justine Nenę, Amélie Mauresmo i zawsze dziwiłam się, jak to jest, że kobieta może grać jednoręczny backhand i myślę, że po prostu łatwiej jest grać oburącz, dlatego że ma się więcej siły i tylko takie zawodniczki, które naprawdę rodzą się z tym talentem, to będą w stanie grać tak fenomenalnie backhand jednoręczny. Jest tutaj w Stuttgarcie nawet jedna dziewczyna z jednoręcznym backhandem, nawet dzisiaj z nią rozmawiałeś, Tatiana Maria z domu Malek, nie Małek, Malek. I co prawda bardzo rzadko można zobaczyć ją grającą klasycznym jednoręcznym backhandem, bo ostatnio gra dużo więcej slice'a, ale właśnie na przestrzeni całej kariery zmieniła ten dwuręczny backhand na jednoręczny, całkiem dobrze jej to wychodziło. Natomiast w Polsce mamy bardzo zdolną dziewczynę, Weronika Baszak się nazywa, finalistka Australian Open Juniorek z 2020 roku. Ona gra jednoręczny backhand i muszę powiedzieć, że ona gra ten jednoręczny backhand od 9 czy 10 roku życia. Także nie, że nagle zmieniła w wieku 16 lat, tylko od samego początku jedna ręka, naprawdę szacunek. No to jeszcze jedno pytanie. Pan Andrzej Kasiński pyta, jako kobiety, co powiecie o Hubercie Hurkaczu? Ja powiem tak. W 2018 roku, wtedy kiedy Hubert wygrał turniej w Poznaniu Challengera, podeszłam do rodziców Huberta i powiedziałam, gratuluję, że państwo wychowali tak wspaniałego syna, bo klasa i kultura po prostu. Tak, jeżeli chodzi o Huberta, to czy on jest w top 10, czy byłby gdzieś dalej, nie ma znaczenia, czy te sukcesy go zmieniły, absolutnie nie ma problemu, żeby z nim porozmawiać, czy powiedzieć cześć i zaprosić go do rozmowy, także bardzo cenimy, bardzo jest to miłe, jeżeli Polak zachowuje takie standardy, które są na najwyższym poziomie. To co? Mamy jeszcze czas, panie kierowniku? Mamy jeszcze czas. No to... Wojciech Adamczyk. Czy ramoneska pani Ignacik to moda, czy styl życia i preferencje muzyczne? Preferencje muzyczne raczej nie, ale bardzo lubię tę kurteczkę. Dziękuję za docenienie. Zawsze modna. Klasyka. Zawsze modna, klasyka, tak. I to taki... Stwierdziłam, że dzisiaj będzie dobrze na rozgrzewkę właśnie tak się ubrać. Krzysztof Stuttgart. Pozdrawiam z mojego drogiego miasta. Kto płaci takie kwoty za bilety na mecze kobiet? Fani tenisa. Myślę, że dokładnie tyle samo zapłaciłby za to... Inaczej. bilety by tyle samo kosztowały, gdyby grali mężczyźni i myślę, że ci sami fani tenisia przyszliby oglądać spotkania, zwłaszcza że Niemcy uwielbiają tenis. Tutaj rozgrywki na każdym poziomie mają niesamowitą liczbę fanów. Tutaj są tak naprawdę najsłynniejsze ligi tenisowe. Najwięcej osób nie tylko z Polski, w ogóle z innych krajów przyjeżdża na mecze drużynowe, przeważnie rozgrywane od początku maja do połowy czerwca. Tych lig jest mnóstwo. W Bundeslidze, pierwszej Bundeslidze, bo jest jeszcze druga Bundesliga, grają tenisistki i tenisiści nawet z pierwszej 20 rankingów. Oczywiście całkiem nieźle na tym zarabiają, ale nie skłamię, jeśli powiem, że są zawodniczki z ranking, czy zawodnicy sklasyfikowani w trzecich i czwartych setkach rankingów, które dzięki tym pieniądzom zarobionym w lidze niemieckiej po prostu mogą finansować swoje dalsze wyjazdy. Jest to bardzo, bardzo popularne, tak. Ale chciałam powiedzieć, że my tutaj w Stuttgarcie kiedyś grałyśmy taką ligę, tak. My akurat reprezentowaliśmy klub z Berlina, ale przyjechałyśmy tutaj do Stuttgartu i spałyśmy w tym oficjalnym hotelu, w którym teraz śpią zawodniczki. I do czego zmierzam? Na tych meczach lokalnych, nawet kiedy jest to 5., 6. liga, zbiera się niesamowita społeczność ludzi, która przede wszystkim przygotowuje całą oprawę meczu, poczęstunek dla drużyny gości. Jest to wydarzenie. Taki festyn, że to jest niesamowite. Ja bardzo bym chciała, żeby u nas kiedyś coś takiego powstało, że wokół tych malutkich kortów tenisowych, klubików zbiera się niesamowita społeczność ludzi, którzy po prostu kochają tenis. I ja myślę, że cena biletów to jest już kwestia, wiadomo, tego, gdzie się znajdujemy i jak kto zarabia. Natomiast jeśli chodzi o popularność tenisa, o znajomość tenisa, znajomość realiów tenisowych, to akurat jesteśmy w kraju, w którym jest to najwyższy poziom. Tak, więc właśnie tak patrzę sobie na trybuny, które są za nami i coraz więcej kibiców pojawia się w Porsche Arenie. Na pewno w kolejnych dniach będą te trybuny wypełnione po brzegi, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby przyjechać tutaj do Stuttgartu, to można wsiąść w samochód, może się poszczęści i ta podróż nie będzie trwała tyle, ile nasza. Jeżeli ktoś nie słyszał, to 16 godzin tutaj jechaliśmy, więc zapraszamy. Tak, rzeczywiście, bo jest to niesamowita okazja, żeby zobaczyć nie tylko Igę, bo pamiętajmy, że nie tylko Igą stoi obecny tenis kobiet, bo Stuttgart, jak już mówiłyśmy tutaj wielokrotnie, ma jedną z najlepszych obsad, jeśli chodzi o turnieje tej rangi, dlatego też warto po prostu być tutaj i mieć to i dotknąć tego tenisa na żywo. Tak sobie dzisiaj siedziałam właśnie na meczu Zheng Qinwen z Alycią Parks i tak się dobrze poczułam, bo mówię, no, uwielbiam naszą pracę, uwielbiam komentować mecze tenisowe, natomiast w momencie, kiedy siadam na trybunach i oglądam ten mecz na żywo z boku, to jest zupełnie inne wrażenie, inny rodzaj doznania. Inaczej czuje się piłkę. Inaczej można dostrzec naprawdę wiele szczegółów, których nie widać w telewizji, więc bardzo polecamy, jeśli ktoś ma możliwość, nie mówię tutaj też nawet o Stuttgarcie, ale przecież będzie turniej w Berlinie i przede wszystkim w Warszawie, to proszę skorzystać z tej okazji i zobaczyć tenis na żywo, bo to jest naprawdę nie lada gratka. Tak, a my dzisiaj kończymy już nasz raport i zapraszamy oczywiście na jutro. Nie wiemy jeszcze do końca, o której będziemy do Państwa mogli mówić. To zależy od tego, jaki będzie grafik wywiadów, które jutro będziemy miały okazję przeprowadzać podczas Media Day, więc proszę śledzić media społecznościowe, tam na pewno wszystko będzie podane. A za dziś dziękuję już Klaudia Jans-Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.